Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Andrzej Wróblewski. Magia grzybów. Opowiadanie na podstawie autentycznych wydarzeń. Marianna mieszkała na ziemi kieleckiej w małej wiosce koło Bodzentyna. Wioska leżała na uboczu, z dala od głównych dróg, otoczona lasami i polami. Był rok 1944. Błękit letniego nieba kontrastował z piekłem na ziemi, jakie wywołała II wojna światowa. Mąż Marianny zginął przed 2 laty na froncie, a jej 2 synowie, Janek i Jurek, poszli do partyzantki. Została więc sama w niewielkim gospodarstwie. Mimo że wieś leżała na odludziu, zawierucha wojenna dawała znać o sobie i tutaj. Od czasu do czasu Marianna z niepokojem patrzyła przez małe okienko w izbie, widząc przejeżdżające pobliską drogą kolumny wojsk hitlerowskich. Była właściwie zdana sama na siebie. Gospodarstwo znajdowało się na skraju wsi. Od najbliższej zagrody dzieliło je kilkaset metrów. Starała się jednak trwać każdego dnia w nadziei, że kiedyś ujrzy w drzwiach znajome twarze swych synów. Wojna zbliżała się ku końcowi. Nie oznaczało to jednak braku zagrożenia ze strony okupanta. Niemcy trzymali się jeszcze solidnie i wciąż aktywnie działali w okolicy. Pewnego słonecznego dnia Marianna jak zwykle krzątała się po izbie, robiąc porządki, a to zmiotła kurz z drewnianej podłogi, a to przetarła szyby w oknie, zamglone po porannej rosie. Przedtem oczywiście otworzyła okno, żeby usunąć wilgoć od zewnątrz. Nagle jej uszu dobiegł odgłos pracującego silnika, narastający z każdą chwilą. Wkrótce zobaczyła, jak zza drzew wyłania się niewielki gazik, w którym siedzieli hitlerowscy żołnierze. Samochód wyraźnie kierował się w stronę jej zagrody. Gwałtownie zamknęła okno i pełna niepokoju czekała w ciszy na dalszy bieg wypadków. Samochód podjechał pod sam płot. Wysiedli z niego jacyś 4 żołnierze i szybkim krokiem zbliżali się do drzwi wejściowych drewnianej chałupy Marianny. Jeden z nich niósł wiklinowy koszyk. Usłyszała ostre pukanie do drzwi i okrzyk łamaną polszczyzną. Otwierać! Wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Dalsze przebywanie w ciszy i udawanie, że nikogo nie ma w domu, mogłoby tylko pogorszyć sytuację. Marianna otworzyła drzwi i zaraz została wepchnięta do wnętrza przez jednego z hitlerowców, ubranego w długi, skórzany płaszcz. Później okazało się, że był to tłumacz, mówiący trochę po polsku. Wraz z nim pojawił się oficer i jego 2 adiutantów z przewieszonymi przez ramię pistoletami maszynowymi. Oficer szepnął coś do ucha tłumacza, który powiedział: Gospodynia, mamy grzyby. Gotować dla pana oficera. Wziął od jednego z adiutantów koszyk z grzybami i postawił przed Marianną na stole. My czekać, a pani gotować. Rozkazującym tonem kontynuował swój monolog. Marianna zajrzała do koszyka i zbladła. W środku zobaczyła pełno czerwonych kapeluszy w białe kropki. Przerażona powiedziała do tłumacza: Ale te grzyby to muchomory, są trujące. Takie grzyby mam gotować? Nieważne, rzekł tłumacz. Pan oficer ma ochoty na grzyby. Niech pani robi co chce, ale one muszą się nadawać do jedzenia. Mariannie zrobiło się gorąco. Ktoś inny może by wpadł w panikę, ale ona pomyślała, że musi jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Jeśli odmówi, to mogą ją zastrzelić. Jeśli ugotuje, to pewnie otruje oficera i czekać ją będzie to samo. Tak czy inaczej sytuacja wydawała się być beznadziejna. Marianna miała jednak swoje lata. Niejedno przeżyła i niejedno słyszała. Nieraz przyrządzała w przeszłości dla męża i synów potrawy z grzybów. Co prawda jadalnych, ale przedtem musiała je długo gotować. Pomyślała, że ta sama metoda może zadziałać w przypadku muchomorów. Trzeba je tylko dłużej pogotować. Niepożądani goście rozsiedli się na krzesłach wokół stołu i zaczęli obserwować ruchy Marianny, która usiłowała odwieść ich od szalonego pomysłu. No dobrze, rzekła cicho, ugotuję, ale to trochę potrwa. Nie szkodzi, odpowiedział tłumacz. Mamy dużo czasu, poczekamy. Próba zniechęcenia amatorów grzybów nie przyniosła więc powodzenia. Marianna wzięła nóż i garnek. Zaczęła powoli obierać muchomory z centkowanych wierzchów kapeluszy. Przycinała korzenie i obrane kapelusze wrzucała do garnka. Wlała do niego wodę i postawiła na fajerkach, pod którymi błyskały żółto-czerwone języki ognia.
Minęła pierwsza godzina. Niemcy, niezrażeni czekaniem, rozmawiali między sobą, śmiejąc się od czasu do czasu. Mariannie nie było do śmiechu. Cały czas myślała, co tu zrobić, by te trujące grzyby uczynić jadalnymi. Nadal szukała też sposobu na odwrócenie uwagi hitlerowców, aby zniechęcić ich do tego pomysłu. Przepraszam, ale muszę iść do ubikacji. To tam mała komórka na podwórzu, tuż obok domu, rzekła w pewnym momencie. Tłumacz nachylił się do oficera i szepnął mu do ucha, zapewnie informując go o prośbie Marianny. Oficer odpowiedział mu coś w niezrozumiałym dla Marianny języku, a tłumacz powtórzył jej słowa oficera. Pan oficer mówi, że dobrze, ale ja pójdę z panią, żeby przypilnować, by pani nie uciekła. Marianna wyszła z tłumaczem, a po paru minutach wrócili. Od razu podeszła do kuchni, by sprawdzić gotujące się grzyby. Co pewien czas dolewała wody, którą gotowała równolegle na drugiej fajerce. Minęła kolejna godzina, Marianna nagle doznała olśnienia. Przypomniała sobie historię, którą opowiadała jej przed laty nieżyjąca już sąsiadka. Mieszkała z synem, który lubił sobie popić i potańczyć. Pewnego wieczoru poszedł na wiejską zabawę i oczywiście nie stronił od alkoholu. Cała historia miała miejsce latem. Panował upał i muchy mnożyły się na potęgę. Chcąc się pozbyć natarczywych owadów, sąsiadka nazbierała w lesie muchomorów i ułożyła je na płycie kuchennej, aby wyschły, stanowiąc skuteczną trutkę. Zbliżała się noc, a syn nie wracał z zabawy. Zmęczona sąsiadka nie czekała na jego powrót i poszła spać. W środku nocy usłyszała jakieś szmery i uznała, że to jej syn trafił wreszcie do domu. Rano, gdy się zbudziła, weszła do kuchni i nie dowierzała oczom. Muchomory znikły. Po chwili do izby wszedł mocno zmęczony urokami minionej nocy syn. Trzymał się za głowę i błagalnym wzrokiem szukał wiadra z zimną wodą, aby zwilżyć wysuszone gardło. Nie wiesz, co się może stało z tymi grzybami? Spytała syna. A co się miało stać? Odrzekł obojętnym tonem syn. Jeść mi się chciało, to je zjadłem. Co? Przeraziła się sąsiadka. Przecież to były muchomory. Muchomory? Zdziwił się syn. A bo to co było widać? Ciemno w izbie, coś tam pachniało, to i zjadłem, ale żyję. Widocznie bimberek zabił te toksyny. Marianna przypomniała sobie szczegóły tej historii, żeby wykorzystać je do bieżącej sytuacji. Miała w kredensie jedną butelkę bimbru, która została jeszcze po świętej pamięci mężu. To było jednak kolejne zagrożenie. Jeśli Niemcy zobaczą ten bimber, zaczną się kłopoty, bo spytają, skąd to ma. Posiadanie go jest zabronione. Z drugiej strony, przykład z opowieści sąsiadki może dać jej wskazówkę co do unieszkodliwienia grzybowych toksyn. Postanowiła zaryzykować. Sięgnęła do kredensu po butelkę, ale zaraz zareagował tłumacz. Co pani tam wyciąga? Spytał, patrząc podejrzliwie. A, to tylko przyprawa do grzybów. Taka dla poprawienia smaku. Odparła Marianna, przyciskając do piersi butelkę, jakby chciała ją ukryć przed badawczym wzrokiem nieufnych gości. Odwróciła się od nich szybkim ruchem, odkorkowała butelkę i wlała trochę bimbru do gotujących się muchomorów. Od razu dało się poczuć ostry zapach alkoholu. A co to za przyprawa? Spytał tłumacz. Taka specjalna, regionalna, tłumaczyła Marianna. Oficer dał znać tłumaczowi, że chce coś powiedzieć. Po wymianie zdań tłumacz powiedział. Coż pani chęci? Pan oficer uważa, że to alkohol. Niech mi pani da tę butelkę. Nie mając innego wyjścia, Marianna z przyspieszonym biciem serca oddała bimber tłumaczowi. Ów przekazał butelkę oficerowi, a ten z kolei postawił ją na stole. Marianna z napięciem oczekiwała jego reakcji, ale oficer nic nie powiedział. Nie zrobił żadnego gestu, który zdradzałby jego zamiary. To jeszcze bardziej wzmogło niepewność Marianny. Nie wiedziała, co ją może spotkać. Po 5 godzinach zaczęła odczuwać zmęczenie, ale zdawała sobie sprawę z tego, że musi wytrwać do końca. Na pewno dłużej niż siedzący obok hitlerowcy, którzy o dziwo byli bardzo cierpliwi i odporni na przeciągający się czas przyrządzania potrawy. Marianna dodała trochę soli i kilka ziarenek pieprzu, które znalazła w zakamarkach kredensu. Tkwiły tam chyba od czasów poprzedzających wybuch wojny. Za oknem zaczęło się powoli ściemniać. Do nocy było jednak jeszcze daleko, bo letni dzień trwał długo i w izbie nie trzeba było zapalać świeczki.
Po następnej godzinie niechciani goście mieli chyba dość czekania, bo zaczęli szeptać między sobą, a tłumacz przekazał Mariannie wynik ich rozmowy. No co tam z naszymi grzybami? Chyba już gotowe. Marianna zorientowała się, że przedłużanie czasu gotowania grzybów zmniejsza jej szanse w miarę zmniejszania się cierpliwości Niemców. Nie była pewna, czy muchomory straciły już swe toksyczne właściwości, ale nie mogła dłużej zwlekać. Postanowiła zaryzykować i postawić wszystko czekającemu ją nieznanemu losowi. Tak, tak, już gotowe, zaraz podaję, odpowiedziała. Wyciągnęła 4 talerze i sztućce z kredensu. Ułożyła je na stole. Odlała grzyby na durszlak i wyłożyła na pół misek. Ukroiła parę kawałków chleba. Wszystko to podała do stołu. Oficer wziął kilka grzybów i położył je na talerzu. Ukroił jeden i kawałek połknął. Marianna stała obok, drżąc z przejęcia i oczekując jego reakcji. Oficer chciał się chyba popisać swą polszczyzną, bo nagle odezwał się: Gut, gut, dobra, gdzie by? Potem szepnął do tłumacza, a ten rzekł do Marianny: Pan oficer pyta, czy ma pani kieliszki. A, tak, mam, odpowiedziała Marianna i pospiesznie wyjęła 4 szkła z kredensu, stawiając je na stole. Oficer chwycił butelkę z bimbrem. Rozlał zawartość do kieliszków. Pozostali uczestnicy tej niezwykłej biesiady, jakby ośmieleni reakcją oficera, też nałożyli sobie grzybów. Wznieśli toast po niemiecku. Wypili rozlane do kieliszków bimber i zagryźli muchomorami z chlebem. Procedurę tę powtarzali jeszcze parę razy do czasu, gdy w butelce już nic nie zostało. Wstali od stołu i wyszli z izby na zewnątrz. Nadchodziła noc i najwyraźniej nie chcieli wracać w ciemnościach. Na pożegnanie tłumacz powiedział Mariannie: Jeśli te grzyby nam zaszkodzą, to tu jeszcze wrócimy, ale już będziemy inaczej rozmawiać. Przez parę kolejnych dni Marianna z niepokojem spoglądała przez okno, wypatrując, czy przypadkiem nie zobaczy na drodze niemieckiego gazika. Nieproszeni goście już się nie pokazali i Marianna do końca nie wiedziała jednak, czy trucizna z muchomorów ich zmogła, czy może zginęli w jakiejś potyczce. A może po prostu trujące muchomory po tylu godzinach gotowania stały się jednak jadalne? Nadal zadawała sobie pytanie. Czy aż tak bardzo nie znali się na grzybach, że zlekceważyli jej przestrogi? Czy może chcieli postawić ją pod ścianą, wiedząc jednocześnie, że sporo ryzykują, uczestnicząc w takim eksperymencie?